Najlepsza kosmiczna strategia 4X od czasu Master of Orion 2? Czy to naprawdę możliwe? Ja nazywam się Drax, a to jest recenzja Star Drive 2. Gatunek kosmicznych strategii miewał się w ostatnich latach zaskakująco dobrze, muszę przyznać. Pomimo, że są to gry być może na nasze czasy troszeczkę zbyt spokojne dla wielu młodych graczy, to jednak o dziwo tych tytułów w minionych latach wyszło kilka, chociażby Endless Space, Sins of Solar Empire, czy kilka innych tytułów. Pośród nich znajdował się również Star Drive 1. Była to produkcja bardzo udana, może nie jakaś szałowa, ale wyróżniała się na pewno bardzo przyjemną estetyką, bardzo ciekawie zaprojektowane rasy. Wizualnie była to ładna grafika 2D. Poza tym gra posiadała szereg różnych takich bardzo przyjemnych w użytkowaniu opcji, które w jakiś sposób wyróżniały ją od na tle innych produkcji. Natomiast wielu graczy narzekało, że gra jednak nie jest dostatecznie rozbudowana i bardzo byli niezadowoleni ludzie, kiedy usłyszeli, że osoba tworząca Star Drive 1 zarzuca po premierze dalsze rozwijanie tego tytułu na rzecz pracy nad dwójką. Nie wszystkim się to spodobało. Natomiast dzisiaj mogę wam śmiało powiedzieć, że było to posunięcie doskonałe, ponieważ Star Drive 2 oferuje dużo, dużo więcej niż było możliwe do upchnięcia w jedynce. I po prostu ten czas poświęcony jednak na stworzenie nowego tytułu bardzo się opłacił. Ale dobrze, przejdźmy do rzeczy po kolei. Co tak naprawdę jest zawarte w Star Drive 2? Co ta gra oferuje i dlaczego moim zdaniem jest to fenomenalna produkcja, która dorównuje kultowemu tytułowi Master of Orion 2, a nawet, ośmielę się powiedzieć, być może go prześciga. Chyba największą bolączką tego gatunku był zawsze balans pomiędzy poziomem rozbudowania, skomplikowania całej strategii, a zarządzaniem i samym interfejsem. Wiele tytułów poległo na polu właśnie interfejsu. Wiele tytułów, które zapowiadało się świetnie, na pierwszy rzut oka wyglądały na bardzo, bardzo interesujące dla każdego stratega, okazywało się z czasem po prostu przekombinowane. Wiele tytułów miało taki poziom mikrozarządzania, który sprawiał, że zamiast czerpać przyjemność z rozgrywki, my w każdej turze męczyliśmy się z zaplanowaniem trywialnych działań przelotu chociażby statków handlowych czy innego rodzaju detali, które tak naprawdę nie stanowiły, nie wnosiły niczego konstruktywnego dla nas do zabawy, a po prostu były niczym innym jak żmudnym, ręcznym zarządzaniem każdym detalem naszego imperium. Wiele tytułów więc, chcąc rozbudować formułę Master of Orion 2, po prostu zapominało, że dobra strategia to również taka strategia, która posiada przyjazny interfejs i która jest balansem pomiędzy daniem, zaoferowaniem graczowi rozbudowanych możliwości strategicznych, a właśnie jakąś przystępnością i takim zorganizowaniem tej strategii, aby gracz nie musiał się angażować w trywialne działania, które po prostu zamiast umilać mu życie, po prostu komplikują wszystko i dodają takie niepotrzebne elementy rozgrywki, elementy, które po prostu go nużą. Dlatego też, pomimo że od czasu Master of Orion minęło sporo, sporo lat, gra wyszła w roku 96, to jednak od tamtego momentu, chociaż grałem wiele strategii 4X i przy wielu bawiłem się bardzo dobrze, to nie znalazłem tytułu, który mógłbym śmiało porównać do właśnie tej kultowej gry. Tam właśnie mieliśmy ten doskonały balans pomiędzy opcjami strategicznymi, a pomiędzy takim łatwym w opanowaniu interfejsem, który po prostu nie zarzucał nas jako gracza zbędnymi, niepotrzebnymi, trywialnymi i po prostu przedłużającymi wykonywanie tur czynnościami.
Właśnie największą zaletą chyba StarDrive 2 będzie interfejs i zorganizowanie całej zawartości gry. Ta produkcja posiada wiele różnych zalet, ale chyba naprawdę ten interfejs to jest coś, przed czym najbardziej chylę czoła i co mnie totalnie oczarowało. W przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych tytułów, tutaj rozgrywka jest mega przejrzysta. Wszystko jest wyraźnie pokazane, ekrany zarządzania są proste w wizualnym rozejrzeniu się i zrozumieniu, o co tam chodzi. Nie ma ich za dużo. Każdy element interfejsu jest po prostu dopracowany pod kątem zrozumiałości, przejrzystości w takim stopniu, którego już dawno nie uświadczyłem. I właśnie tutaj mi troszeczkę Master of Orion 2 się przypomniało pod tym względem. Oczywiście Master of Orion 2 dzisiaj, na dzisiejsze czasy, może nie ma idealnego interfejsu, natomiast był to interfejs stosunkowo łatwy w zrozumieniu. Tutaj mamy to samo. Tutaj mamy właśnie takie zarządzanie naszym imperium, które dostarcza nam masę zabawy, natomiast nie angażuje nas w każdej turze w czynności zbędne. Chociażby wspomniane szlaki handlowe, jeżeli potrzebujemy coś przewozić, wystarczy, że wyprodukujemy statek handlowy na którejś z planet i on automatycznie wozi to, co ma wozić, z miejsca, z którego jest nadmiar, do miejsca, w którym brakuje danego towaru. Chociażby tyczy się to żywności, która bardzo często musi być na niektóre planety importowana. Sama rozgrywka zaczyna się od tutorialu, który oczywiście możemy wyłączyć, ale warto go zaliczyć. On nie jest za długi i tutaj znowu fantastyczna sprawa, ponieważ w wielu strategiach 4X zostaliśmy zarzuceni różnego rodzaju tekstem i wyskakującymi tabliczkami z masą tekstu do przeczytania. To oczywiście było dość męczące. Osobiście wolę posłuchać, kiedy jest dobrze nagrany tutorial, niż go czytać. Tutaj mamy i tekst, ale jednocześnie jest to tekst właśnie czytany z pełnym voice actingiem. Wszystko jest ładnie wytłumaczone i zaznaczone na ekranie. Także tutorial bardzo skutecznie nas wprowadza w rozgrywkę, bardzo czytelnie nam przekazuje informacje, jak grać, o co w tym wszystkim chodzi, więc tutaj znowu świetna robota. Naprawdę pod względem zorganizowania interfejsu i zorganizowania przejrzystości rozgrywki jest to produkcja fenomenalna. A tutaj nadmienię, że produkcję tą stworzyła jedna osoba. Słyszałem, że tam z jakąś pomocą oczywiście dodatkowych źródeł zewnętrznych. Natomiast w zasadzie jest to gra, którą stworzyła jedna osoba. I to, co StarDrive 2 oferuje, jest naprawdę imponujące, biorąc pod uwagę, że nie stał za tym wielki sztab ludzi. Wiele strategii 4X, za którymi stały właśnie całe sztaby, nie oferuje tyle, co StarDrive 2, ale do tego za chwilę dojdziemy. Dobrze, jest interfejs. Ten interfejs jest w coś wrzucony. Otóż oprawa audiowizualna stoi na bardzo wysokim poziomie. Co prawda brakuje tutaj może jeszcze tylko do pełni szczęścia nagranego voice actingu raz, które spotykamy, ale samo udźwiękowienie jest bardzo klimatyczne. Dobra muzyka, natomiast wizualnie ta gra po prostu zachwyca. Kolejny właśnie wyróżnik tej produkcji, dlaczego uważam, że jest to strategia 4X, która jest godnym następcą najbardziej kultowego z tytułów, czyli właśnie Master of Orion 2. Otóż wiele strategii 4X, idąc w kierunku rozbudowanego systemu zarządzania, wielkiej strategii, skali rozgrywki, wielu takich czynników, które wydają się nam oczywiście bardzo ważne i one są bardzo ważne, ale wiele z tych strategii zapominało o jakiejś takiej estetyce. Dlaczego lubimy strategie kosmiczne? Oprócz samego aspektu strategicznego, prawdopodobnie wielu ludzi, którzy lubi strategie kosmiczne, po prostu lubi kosmos, lubi sobie pooglądać, nie wiem, mgławice, gwiazdy, planety, ich różne powierzchnie, atmosferę itd. itd. Otóż StarDrive 2 jest grą, która w dużej mierze posiada grafikę 2D, a przynajmniej tam, gdzie jest to 3D, wygląda troszeczkę jak 2D. Natomiast wygląda to wszystko świetnie. Otóż
widok naszego imperium możemy sobie swobodnie odzoomowywać. I kiedy całkowicie odzoomujemy, znowu przychodzi mi na myśl Master of Orion 2 i tamtejsza mapa galaktyki. Tutaj średnia ilość gwiazd układów słonecznych, jaką możemy sobie wylosować na domyślnym jakby poziomie mapy, to jest 70 systemów słonecznych. To nie jest dużo. Natomiast grając doceniamy to w pewien sposób, ponieważ dzięki temu rozgrywka jest zbalansowana pomiędzy naszą możliwością rozwoju spokojnie przez pewien czas i po pewnym czasie napotykamy inne rasy, nie musimy się za bardzo szukać po galaktyce. Natomiast widok po zoomowaniu, widok galaktyki jest bardzo, bardzo estetyczny. Mamy różnego koloru widoczne gwiazdy, które jeszcze są niezbadane pod kątem tego, jakie planety ewentualnie zawierają te układy. Bardzo przypomniało mi to właśnie widok mapy galaktycznej w Master of Orion 2. Możemy to wszystko swobodnie przyzoomować i wówczas, kiedy przyzoomujemy, widzimy układy planetarne z bardzo ładnie wyglądającymi planetami. Te planety posiadają nieraz księżyce, to się wszystko ładnie obraca, widać atmosferę. Po przyzoomowaniu, natomiast jeżeli wejdziemy w panel zarządzania samą planetą, mamy bardzo ładną siatkę heksagonalną, na której możemy budować budynki. To jest nasza powierzchnia. Wszystko to po prostu wygląda świetnie. Do tego bardzo ważny aspekt rozgrywki, same bitwy kosmiczne. Jak to w ogóle wygląda od strony podziału natury i czas rzeczywisty? Bo ten występuje. Otóż naszym imperium zarządzamy w systemie turowym. Kiedy właśnie wykonujemy na tej mapie strategicznej wszelkiego rodzaju czynności, to jest w systemie turowym. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ pozwala to po prostu na swobodne zarządzanie tym, co się dzieje. Takie tytuły przychodzą mi tu na myśl, jak chociażby Imperium Galactica 2, które było świetne i które Star Trek 2 pod wieloma względami również przypomina mi, przywodzi mi na myśl właśnie Imperium Galactica 2. Czyli to jest bardzo, bardzo dobry wzorzec, bardzo dobre porównanie, natomiast Imperium Galactica 2 posiadało czas rzeczywisty z możliwością oczywiście go zwolnienia, zapauzowania, natomiast czas rzeczywisty w zarządzaniu na gwiezdnej mapie sprawia zazwyczaj, że jednak czujemy jakiś tam pośpiech, czujemy, że musimy jednocześnie dużo rzeczy wykonywać i to nie jest komfortowe, dlatego turowa strategia do mnie dużo bardziej przemawia. Natomiast w momencie, kiedy odbywają się bitwy kosmiczne, one są w czasie rzeczywistym. I tutaj znowu wychodzi fantastyczny design i fantastycznie zaprojektowana gra, ponieważ bitwy kosmiczne po prostu wyglądają. Jest to rzut z góry, natomiast modele są faktycznie w 3D. Modele poruszają się z pewną bezwładnością w przestrzeni kosmicznej. Zależnie od tego, jak zostały zaprojektowane, mają różne możliwości mobilności, oczywiście różne możliwości ofensywne. Wygląda to świetnie, kiedy odpalają na przykład rakiety, strzelają z działek. Widzimy zniszczenia na wrogich jednostkach, widzimy ostatecznie, jak one się rozpadają na kawałki, na drobne cząsteczki. To wszystko wygląda naprawdę imponująco. Z dużą przyjemnością patrzymy na te bitwy. Możemy podczas takiej bitwy oczywiście zarządzać jednostkami jak w każdym RTS-ie. Natomiast jeżeli miałbym wymienić jeden jakiś tam drobny minusik, to jest brak możliwości przyspieszenia czasu podczas takiej bitwy, ponieważ możemy co prawda rozegrać bitwę automatycznie. Nie każdą bitwę musimy ręcznie rozgrywać, możemy sprawić, że komputer rozegra za nas to starcie. Natomiast jak w życiu bywa często w takich sytuacjach, komputer zazwyczaj gra gorzej niż my, więc jeżeli zależy nam na przebiegu bitwy, raczej ją samemu rozgrywamy. No i tutaj pojawia się troszeczkę szkopulik, ponieważ kiedy zostanie na przykład jeden, dwa statki na mapie, które wykonują jakieś tam unikowe manewry, one mogą długo, długo krążyć i na przykład uciekać przed rakietami. Gdybyśmy przyspieszyli ten czas, byłoby po prostu szybciej, a tak musimy patrzeć, jak krążą w kółko jakieś statki i czasami ta sytuacja potrafi się nieco przeciągać, także to jest jakiś tam drobny minusik. Możemy, żeby było śmiesznie, ze zwykłego czasu zejść do zwolnionego tempa, mamy taki przycisk, gdybyśmy chcieli po prostu obserwować efektowność różnych manewrów i eksplozji, to właśnie jest umożliwione, więc
Bitwy kosmiczne wyglądają naprawdę fajnie i znowu jest również ich dużym plusem czytelność, ponieważ widok możemy odzoomować, przyzoomować, jest to widok z góry i po prostu jest to przejrzyste, nie jest to jakieś chaotyczne 3D, jakaś chmara jednostek, które na siebie włażą, tylko no właśnie, po raz kolejny dobry design, dobry projekt, fajnie to wszystko wygląda. W grze występuje sporo różnych ras i te rasy już w Star Drive 1 były takim fajnym akcentem, ponieważ one łączą z jednej strony różnorodność, są faktycznie od siebie bardzo różne, ale z drugiej strony jest tu jakiś taki element humoru, takiego troszeczkę podejścia z humorem do pomysłu na kosmiczne rasy. Mamy jakieś rasy roślinne, mamy jakieś rasy cybernetyczne, mamy jakieś rasy wojowników, takich, siakich i owakich, natomiast każda z tych ras jest zaprojektowana naprawdę fajnie, naprawdę ciekawie. Z jednej strony właśnie z takim troszeczkę humorem miejscami, natomiast jednocześnie no, są to rasy oryginalne. Nie mamy wrażenia, że to jest kolejna strategia 4X z rasami zaprojektowanymi na siłę, tylko one mają jakiś swój urok i dzięki bardzo ładnym grafikom 2D, dzięki bardzo ładnemu designowi, jakiejś tam lekkiej animacji czasami, kiedy je napotykamy, to wszystko po prostu sprawia świetne wrażenie i czujemy się naprawdę jak w bardzo ciekawym świecie, bardzo ciekawej galaktyce, gdzie spotykamy naprawdę odmienne rasy o odmiennych preferencjach, sposobach zachowania, filozofii. Mamy nawet, chociażby żeby podać wam przykład, mamy rasę, która przypomina rasę Cthulhu w kosmosie, oddającą cześć mrocznemu bóstwu i która stawia sobie po prostu za cel zniszczyć, podporządkować sobie całe życie w galaktyce albo je po prostu doszczętnie zniszczyć. Więc są to takie troszeczkę humorystyczne akcenty, ale one wcale nie psują nam klimatu, wręcz przeciwnie, one potrafią nadać klimat. Dobrze, co w tej grze jest zatem jeszcze takiego innego, co wyprzedza, co sprawia, że ta produkcja wyprzedza inne tytuły? Otóż wyobraźcie sobie, że pomimo iż nad tą strategią pracowała w zasadzie jedna osoba, jest tutaj zaimplementowane coś, o czym marzyliśmy nieśmiało od wielu, wielu lat, od bardzo dawna w takich strategiach, a czego nigdy wcześniej nie było. Otóż możemy tutaj wykonywać misje, tak jak chociażby w serii XCOM czy Jagged Alliance, czyli po prostu możemy sterować poszczególnymi żołnierzami podczas misji naziemnych. Te misje albo odbywają się na planetach, albo na opuszczonych wrakach statków kosmicznych, albo na stacjach kosmicznych. Możemy normalnie w systemie turowym, tutaj akurat te bitwy są w systemie turowym, rozgrywać potyczki naszych żołnierzy. Oczywiście te turowe bitwy naszych żołnierzy, one nie są jakieś strasznie rozbudowane technicznie, ale na poziomie strategii 4X myślę, że w zupełności są fajnie zrobione, wystarczają. Co prawda nasze postacie nie mogą kucać, czołgać się i tak dalej. Natomiast możemy je wyposażyć w różny sprzęt, w różne wyposażenie. Możemy wykorzystywać ukształtowanie terenu. Co ciekawe, na przykład broń laserowa, karabiny laserowe mają to do siebie, że mogą strzelać na określoną odległość, ale na przykład w zwarciu, w bliskiej odległości od nas, my nie możemy strzelić z tej broni. Więc wymusza to na nas jakieś tam strategiczne bardziej rozmieszczanie i myślenie o rozmieszczaniu naszych wojsk. Więc jest to bardzo fajne i no tego się nie spodziewaliśmy. To jest naprawdę wisienka na torcie, to jest coś, co wcale nie musiało być w tej grze i w żadnej innej strategii 4X w zasadzie nie było. A twórca jednak postanowił nam to zaoferować. Nasi żołnierze zdobywają doświadczenie, zdobywają rangi, zdobywają nowe możliwości. Możemy wynajdywać im, podobnie jak w serii XCOM, nowe pancerze, nową broń, więc jest to cała nowa warstwa dodana do rozgrywki. Nawiasem mówiąc, tutaj kolejny fantastyczny motyw, otóż wspomniane bitwy kosmiczne. Nasze okręty podczas ich rozgrywania zdobywają doświadczenie i zdobywają medale. Medale po bitwie są przyznawane, wyglądają bardzo fajnie, ale to, co jest w nich najfajniejsze, to to, że każdy rodzaj medalu
dodaje nam różnego rodzaju bonusy. Medale oczywiście zdobywa się za różne akcje określone i potem te akcje są jakoś właśnie nagradzane, na przykład, nie wiem, heroiczna obrona jakiegoś tam naszego terytorium da nam medal, który sprawi, że potem na terytorium właśnie przyjaznym, friendly, będziemy mieć jakiś tam bonus do obrony, tudzież do ataku. No różne są te odznaczenia, natomiast to, co jest ważne, właśnie fakt, że nasze statki awansują, nasze statki levelują, nasze statki zdobywają nowe umiejętności. Nawet możemy sobie każdy jeden statek w grze nazwać po swojemu, podobnie jak każdego żołnierza wspomnianego, możemy nazwać, więc możemy sobie to tak mega spersonalizować. Poza tym już Star Trek 1 posiadał bardzo ciekawy aspekt projektowania własnych statków kosmicznych. Jest wbudowany specjalny edytor. My możemy, co prawda, jak nam się nie chce projektować, to możemy latać na dostarczonych przez grę szablonach. Natomiast ten edytor jest bardzo ładny, fajnie to wygląda i daje nam duże możliwości stworzenia okrętów o pożądanych przez nas parametrach. Oczywiście musimy uwzględnić potrzebne reaktory do zasilania, musimy uwzględnić, gdzie będzie broń, gdzie będą pancerze, pobór amunicji przez ową broń. Jest cała masa rzeczy, które tam należy uwzględnić, natomiast sam fakt, że możemy projektować własne okręty, jest już dla wielu miłośników tego rodzaju produkcji z pewnością dużym, dużym plusem. Ostatnią chyba rzeczą, która jest warta tutaj nadmienienia, jest fakt, że podczas naszej rozgrywki pojawia się wiele losowych wydarzeń w galaktyce, które dodatkowo urozmaicają rozgrywkę, dodatkowo sprawiają, że robi się ciekawie. Czasami są to jakieś ataki piratów, czasami jest to jakaś tajemnicza rasa, która zupełnie nie ma związku z tymi głównymi rasami, z którymi mamy do czynienia podczas rozgrywki. Czasami napotykamy jakiś tajemniczy wrak w przestrzeni kosmicznej i możemy go za pomocą żołnierzy eksplorować. Okazuje się, że na wraku są jakieś dane. Te dane nas mogą doprowadzić do jakiejś tajemniczej planety i pozostałości ruin pradawnej cywilizacji. Tego rodzaju wątków fabularnych i takich pobocznych questów jest dużo i to sprawia, że poza samym aspektem strategicznym, takim typowym dla strategii 4X, możemy bardziej się w ten świat zanurzyć. To dodatkowo nam urozmaica rozgrywka, a jednocześnie wcale jej nie przekomplikowuje, ponieważ to są rzeczy opcjonalne, ale które jednocześnie, jeżeli wykonamy, dają nam jakieś potem wymierne, zazwyczaj korzyści dla naszego imperium. Star Trek 2 więc na każdym kroku nas urzeka zarówno audiowizualnie, jak również pod względem fantastycznej, głębokiej, rozbudowanej rozgrywki, jednocześnie przy zachowaniu czytelności i zrozumiałości wszelkiego rodzaju jej aspektów. Nie mamy tu żadnego przekombinowania. Tak naprawdę rozgrywka jest dość prosta, ale jednocześnie właśnie miodna. I tutaj dlatego postanowiłem przyrównać tą grę do Master of Orion 2 i myślę, że jest to wręcz godny następca tej kultowej produkcji z 1996 roku. Gra umiejętnie łączy to, co w strategiach 4X jest najciekawsze, najprzyjemniejsze, z odpowiednim balansem rozgrywki, z odpowiednim balansem ilości dostępnych dla nas opcji, nie przytłacza nas w przeciwieństwie do wielu innych podobnych produkcji, tylko oferuje nam faktycznie to, co jest najprzyjemniejsze, co jest najlepsze i sprawia, że zwyczajnie mamy ochotę zagrać, mamy ochotę eksplorować ten świat, a nawet jeżeli przegramy, mamy ochotę zacząć jeszcze raz i inaczej wybudować nasze imperium. Serdecznie polecam Star Trek 2 wszystkim miłośnikom kosmosu, kosmicznych strategii. Jeżeli strategie 4X to jest coś dla Was, zdecydowanie Star Trek 2 jest pozycją wybitnie godną uwagi. Tymczasem trzymajcie się, do usłyszenia, pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę, pamiętajcie, żeby skomentować. Trzymajcie się, cześć!